Fiołek leśny, proszę Państwa. Jestem na małej wycieczce niedaleko Wrocławia, w rejonie masywu Ślęży, tu właściwie bliżej Raduni. I patrzę, co rośnie. Proszę Państwa, od uszyłka leśnego mamy jeszcze zawilce. Zawilce gajowe, które już tutaj troszeczkę przekwitają, ale wydaje się, że są tutaj na nieco późniejszym etapie rozwoju niż we Wrocławiu. One tutaj, proszę Państwa, licznie występują na takim brzegu rowów melioracyjnych, tutaj przy tej drodze. Także możemy je tu obserwować. Zawilce gajowe. Jeszcze raz. Tutaj też właśnie takie nabiegłe fioletowo. W Wrocławiu znalazłem ostatnio właśnie taki łan zawilców o takich fioletowym zabarwieniu. No i, proszę Państwa, idziemy dalej. Dzisiaj taka krótka wycieczka, ponieważ jest już późno. Pogoda taka sobie, ale żadna pogoda nie jest zła, żeby obserwować przyrodę. O, jeszcze raz zawilce, zawilce, zawilce. Na obrzeżu drogi, właśnie między takim udeptanym obszarem a lasem, mamy ziołorośla. Bardzo ciekawe miejsce. Warto właśnie skupić się na tym obszarze. Jest tego dużo wszędzie, do każdego lasu jak wejdziemy, to znajdziemy właśnie taki obszar pośredni między drogą a lasem, tak zwany ekoton. I proszę Państwa, dużo ciekawych gatunków można tam spotkać. Ziołorośla. Tak, i co my tu mamy? Pokrzywę. Szczawik zajęczy, już przekwitający. O, szczawik zajęczy, proszę Państwa. Jaskier rozłogowy. O. Jaskier rozłogowy. Dalej popatrzymy. Dużo tego jaskra. Przytulia czepna. O. I tu znowu jeszcze szczawik zajęczy. No, obserwujmy. Jaskier rozłogowy. Kwitnie sobie na poboczu drogi. Już wspominałem, że jest dużo jaskrów, ale dzisiaj pierwszy kwiat znalazłem. Taka ciekawa roślinka. Aha. Jest to sit rozpierzchły, proszę Państwa. Tutaj mamy kwiatostany. O, zeszłoroczne oczywiście, bo ona kwitnie gdzieś od czerwca dopiero. Roślina bardzo ekspansywna. Występuje w miejscach wilgotnych. Często gdzieś tam w sąsiedztwie torfowisk. Jest tego sporo tutaj, widzę. Ale teren rzeczywiście jest w miarę wilgotny, także znajduje tu dobre siedlisko do życia. Sit rozpierzchły. Sit rozpierzchły. Łodygi są takie właśnie okrągłe, bezkolankowe i w środku mają rdzeń. Proszę Państwa, one nie są puste, one są wypełnione rdzeniem. Sit rozpierzchły. Proszę Państwa. O, piękne. Ja wiem, czy piękne, no. Nie no, rośliny wszystkie są piękne. O, co ja tu widzę. Proszę zobaczyć, jakie piękne kwiaty. O. Szczawik zajęczy, ale śliczne. Bo tam poprzednio były kwiaty szczawiku zajęczego, ale takie już podwiędnięte, a te są całkiem rześkie. No dobra, idziemy dalej. Przyroda jest zmienna, przyroda jest dynamiczna. Cały czas coś się dzieje, ale oczywiście są miejsca, gdzie się dzieje więcej, a są miejsca, gdzie się dzieje mniej. Bo na przykład taki las, jak tutaj jesteśmy, to jest las mieszany. Tutaj widzimy świerki, tam widzimy buki, tam ososenka, tutaj w pobliżu też są daglezje, o tutaj buk mamy, piękny buk. To, proszę Państwa, wydaje się, że to wszystko jest takie stałe. Ale nie do końca, proszę Państwa. Jakbyśmy się przyjrzeli, obserwowali,
z roku na rok się to troszeczkę zmienia. Chociaż rzeczywiście te zmiany nie następują szybko, ale wystarczy, że na przykład wytną drzewa i już się zmienia. Dużo się zmienia, nie tylko to, że nie ma drzew, ale więcej. Bo oprócz tego, że nie ma drzew, to się zmienia sytuacja ze światłem, proszę Państwa, ze światłem. I tutaj otwierają się nowe możliwości dla kolejnych roślin, innych roślin, tak? Albo takich, których jest mało i one zaczynają atakować, że tak powiem, ten teren. Dlatego właśnie takie miejsca, jak jakieś leśne polany, tak? Czy miejsca sąsiadujące z wycinką, czy właśnie drogi leśne, są tak bogate w gatunki. To jest taki obszar przejściowy, tak? Między różnymi siedliskami. No i mamy różne zbiorowiska, obfituje on w takie zbiorowiska właśnie ziołoroślowe. Także tu się przede wszystkim przyglądają. Jak chcemy dużo fajnych gatunków, to właśnie takie obrzeża. Także, proszę Państwa, w takich miejscach, no na przykład tutaj mamy z jednej strony światło, dosyć fajne. Mamy takie zagłębienie. Tutaj akurat jest w miarę sucho, ale są miejsca bardziej wilgotne. Zresztą one są zwykle pierwsze, że tak powiem, się robią wilgotne po opadach deszczu, więc tutaj roślinność ma dostęp do wody nieco łatwiejszy. O, proszę Państwa, co ja tu widzę? Podbiał. Skromniutki kwiatuszek podbiał. O, ale jeszcze żółciutki. O, a tu już, proszę bardzo. O, nasiona. Tutaj są. Przypomina mniszka lekarskiego, ale to jest inny gatunek zupełnie. Podbiał. Właśnie tutaj na takim skraju takiego rowu odwadniającego melioracyjnego sobie wyrósł. Tu w towarzystwie jaskrów rozłogowych i pięciornik rozłogowy. O, taki pospolity gatunek, który jest pospolity jest wszędzie, no w ogrodach, proszę Państwa, na jakichś obrzeżach dróg, no wszędzie tego masa. No, idziemy dalej. Jakieś jeżyny tutaj są. Mniszek lekarski, zwykły mniszek lekarski, którego wszędzie pełno, kwitnie sobie na żółto. O, proszę, a obok krwawnik. Krwawnik, nasz pospolity krwawnik. No, pięknie. Wspaniale, proszę Państwa, no coś wspaniałego. Jaki wysoki, stary modrzew. A obok świerczki. I brzuski. I idziemy taką drogą, mniej uczęszczaną, która jest pokryta, porośnięta trawą, proszę Państwa. Trawa, jest i koniczyna, jest i babka zwyczajna. Jest i pospolity na takich drogach krwawnik. O, dużo krwawnika. On rośnie, proszę Państwa, na bardzo wielu leśnych drogach właśnie. Na przykład jak są dwie kolejny, to on po środku lubi rosnąć sobie. Bo ma tutaj światło. A w głębi lasu już go tak nie uświadczymy. A na drodze owszem. Proszę zobaczyć. Piękne, młode szpilki modrzewia. Delikatne. Tegoroczne. Tutaj jeżyny, proszę Państwa. Takie suche, ale jakie ostre tu są. Proszę zobaczyć. Kolce jeżynowe. A tu zeszłoroczne. Uschnięte takie. O, niepozorne. Uschnięte owocki, których nikt nie chciał zjeść. No, a tutaj co to jest? To jest młody buczek. Z młodymi listkami. Takie właśnie młode, małe, bukowe listki. Liście buka, młode, one są, mają brzegi takie bardziej równe, że tak powiem, nie są piłkowane jak u grabu, ale za to występuje taki meszek na nich, włoski drobne, jak się przyjrzymy.
I takie młode listki buka można jeść, proszę Państwa, są całkiem smaczne. Póki takie małe oczywiście, bo później to już mniej, ale takie póki młode to są takie delikatnie kwaskowate, no, lekko soczyste. Jeżeli chcemy, możemy spróbować, tylko żeby czyste były, nie ubłocone. To tutaj jesteśmy w takim borze, już tutaj nam te gatunki liściaste zniknęły z oczu, to widzimy taki względnie młody las świerkowy. On ma, ja myślę, około 30 lat, 35 może. No, w każdym razie dużo szyszek, od razu patrząc pod nogi widzimy szyszki i wątpliwości nie ma żadnej, że jest to świerk. Jest to świerk, proszę Państwa. Szyszki pozamykane, no, bo wilgoć, a jak będzie sucho, to się pootwierają. Także tutaj idziemy z powrotem na drogę, tutaj uważamy w takich miejscach na gałązki, żeby sobie oczu nie pouszkadzać nimi. Że zawsze jak idziemy do lasu, trzeba uważać, jak się chodzi, gdzie się chodzi, którędy się chodzi, żeby było wszystko pięknie, ładnie. Proszę Państwa, pięknie, ładnie. Ale zwiedzać trzeba, rozglądać się, obserwować. I co widzimy? No niby nic. No, nic tu nie ma, tak? Ktoś by powiedział, nic tu nie ma. A jak to nic nie ma? A cóż to jest? Szczawik zajęczy, piękna sprawa. Jadalny, proszę Państwa, jakbyśmy chcieli sobie spróbować, nawet można zjeść. Kwiatuszek, o. Ktoś go już nadgryzł, o tu, o. Szczawik zajęczy. Niby nic. A proszę Państwa, zjeść można, jeżeli jesteśmy głodni. To nie za dużo. Parę kroków dalej. Świerki tam zostały. A tu cóż to jest? Coś wspaniałego. Proszę zauważyć, cóż to mamy? Zeszłoroczne łupiny orzeszków bukowych. To jest buk, proszę Państwa. Buczyna. Wysypały się. O, odpadają nam. Tutaj, o, możemy zobaczyć. Tak to wygląda. Łupinka pusta. Coś wspaniałego. Takie młode drzewka jeszcze. O, tutaj liście już większe buka. Proszę zobaczyć. I właściwie już praktycznie nie widzimy tych włosków na obrzeżach. Takie gładziutkie krawędzie. To jest buk. Środowiska nam się zmieniają. I co tutaj mamy, proszę Państwa? Buki. Praktycznie same buki. Troszeczkę, co ileś tam troszkę świerków, ale głównie buk. Młody, bukowy taki lasek. Bardzo młody, on ma, nie wiem, z 15, no 20 lat gdzieś podejrzewam. Te buki tu mają w większości. Może niektóre więcej, ten tak trochę może mieć więcej. Ale niewiele więcej. Także widzicie Państwo wszędzie jakieś ciekawe rzeczy, jakieś wspaniałości. No i co ważne, odgłosy lasu, tak? Ptaki śpiewają, delikatnie nam szemrzą tutaj, prawda? Do ucha nam tutaj każdy coś innego. I nie drażni, proszę Państwa, to nie drażni, to tylko wypoczywamy. Kolejne drzewko, jarzębina, proszę Państwa. Jarzębina. O. I znowu świerki. Proszę Państwa, przesadą nie będzie, że prawdziwym bogactwem są nasze lasy. Nie tylko ze względu na to, że możemy tam zbierać grzyby, jagody, ale ile możemy wynieść, proszę Państwa, wrażeń, ile wiadomości. Oczywiście to trzeba się też interesować trochę tymi sprawami właśnie botaniki i zoologii i tak dalej, trzeba czytać, trzeba się dowiadywać, ale informacji jest sporo. Możemy korzystać z różnych aplikacji na przykład, o czym za chwilę. Tutaj widzimy kwitnący zawilec gajowy. On ma kwiatki troszeczkę na pierwszy rzut oka podobne do szczawika zajęczego, ale są one większe niż u szczawika.
A za to liście zupełnie inne. Szczawik to jak konicynka. A zawilec gajowy właśnie wygląda tak. Warto wiedzieć, warto odróżniać. Trzeba umieć odróżniać, bo zawilce są trujące, proszę Państwa, także tego nie jemy. Proszę zobaczyć stary dąb. I tutaj wspinają się na niego, proszę Państwa, krzewy, krzewinki borówki czarnej. O. Tu się zbiera materiał organiczny, próchnica i one sobie tutaj powoli, powoli wędrują. No a tenże dąb też już lekko nadpróchniały. A tutaj proszę zobaczyć, kto to jest, co to jest, kto to jest. To jest szczawik zajęczy. O, pięknie. Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem szczawika zajęczego. Proszę zobaczyć, ile tego jest. No pięknie, ślicznie. Nie będę tam wchodził już. To jest taki rów odwadniający, ale sporo tego. Już wcześniej był, ale jeszcze raz, bo tu lepszy dostęp i widać liście. Podbiał. I liście podbiału. Te takie ciemne one trochę są tutaj. Takie fioletowawo nabiegłe. No, ale mamy podbiał, proszę bardzo. Tak wyglądają liście podbiału. Tylko te są malutkie jeszcze. Liście podbiału zaczynają wychodzić już po kwitnieniu, czyli teraz. Dlatego są jeszcze takie malutkie. Koło podbiału. No to jest podbiał, to o. Rośnie sobie to. Rogownica źródlana. Jest to bylina, która lubi takie, nie, takie trochę nieurodzajne gleby, gliniaste. Tutaj mamy kwiaty. O, ale pączki są jeszcze nie otwarte. Takie białe kwiatki małe. Rogownica źródlana. Występuje w całej Europie, w Afryce. No i trzeba chwilkę poczekać, aż zakwitnie. Ale to już teraz, bo ona kwitnie właśnie od kwietnia tam do końca lata. Także już niedługo. Rogownica źródlana. Jeszcze przed końcem wycieczki chciałem zaprezentować jeszcze tutaj piękne białe kwiaty. Jest to gwiazdnica wielkokwiatowa. Rośnie w dużej ilości. Tu pod drzewami. Takie piękne kępy. O, jedna kępa, a tam dalej całe łany gwiazdnicy. I byśmy się przyjrzeli. O, tutaj kolejne. No a proszę Państwa, na mrowisku one sobie rosną. Tu jest mrowisko. Ja w zeszłym roku też to filmowałem. Mrowisko jest nadal. Gwiazdnica, jeżyna, proszę Państwa. I jeszcze tam przytulia. Przytulia czepna na tym mrowisku. Także dużo fajnych gatunków. Jeszcze przyjechałem w jedno miejsce, żeby znaleźć pewną roślinkę i znalazłem. Oto ona. Pięciornik biały, proszę Państwa. Różni się troszkę od pięciorników innych. Ma białe kwiaty, tu są pączki. U mnie w ogrodzie rośnie. Już nie raz pokazywałem. O, liście takie i one są dosyć spore. Rosną w miarę wysoko. Pięciornik biały. On lubi takie właśnie obrzeża dróg, jakieś takie nieużytki z półcieniem, tak jak tu. Tu jest dosyć wilgotno nawet. No, także rośnie sobie. I mam nadzieję, że będzie go więcej. Piękna roślina, pięciornik biały. Proszę Państwa, już miałem nie filmować, bo już się bateria wyczerpuje. Nie jestem się dobrze przygotowany do nagrywania, niestety, ale robię co mogę, proszę Państwa. Gwiazdnica oczywiście już pokazywałem. I jest jeszcze w towarzystwie ta gwiazdnica wielkokwiatowa gajowca żółtego. O. Gajowiec żółty już na filmikach gościł wielokrotnie, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na estetyczny walor tego właśnie sąsiedztwa dwóch gatunków o białych i żółtych kwiatach. Gajowiec żółty i gwiazdnica wielkokwiatowa.
Jeszcze zapytacie, co to? Co to? O, to to, co to, co to? Ziarnopłon, ale już w ostatniej fazie kwitnienia. No można powiedzieć, o Boże, proszę. Ostatnie kwiatuszki ziarnopłonu wiosennego. Liście też już zużyte. Także w tym roku czas ziarnopłonu dobiega końca. No ale taki jest, że tak powiem, naturalny proces rozwoju tej rośliny. Cieszmy się, że był i cieszmy się, że będzie w przyszłym roku i cieszmy się również z tego, że nowe gatunki kwitną kolejne w sezonie.